Cześć, w tym filmie będzie o kładzinie Sunway Target Europe 40+, której opakowanie wygląda w ten oto sposób. A sama okładzina wygląda w ten oto sposób, nie wycięta, dlatego że ja używam czarnej do testów, natomiast czerwoną nakleiłem, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej brzmi od niej odbicie oraz o niej więcej opowiedzieć. No i powiem Wam, że jak macie sobie tą paczkę tego Targeta, to o tej okładzinie się nie dowiecie niczego z tej samej paczki. Po prostu nie ma ani słowa dokładnie what the fuck, czyli czym ona jest, jaką ma prędkość, jaki ma podkład, jaką ma twardość. Po prostu nie ma żadnych informacji na jej opakowaniu, nawet nie ma informacji, że to jest ta okładzina Europe, tylko jest Target 40+, Sunway i Pro jeszcze pisze, które w nazwie w zasadzie nie występuje. No i tutaj tak samo będziecie mieli, nie wiem czy się to naostrzy, czyli Target 40+, Pro, Sunway, numer, który jest ITF-u, oznaczenia, ale informacji dodatkowych też żadnych nie będziecie mieli. Mi chodzi o tę nazwę Europę. Tutaj z tyłu oczywiście będziecie mieli na paczce opisane, że te koreczki są głębiej zakleszczone, powiedzmy sobie, w podkładzie, przez co tak dalej. To Wam jeszcze opowiem. No i innych informacji o samej okładzinie mieć nie będziecie. Ale przejdźmy teraz do samej okładziny. Okładzina ta tak naprawdę ma podkład grubości 2,05 mm. To będziecie widzieli tutaj przy tym obrysie od gumy. 2,05 mm to nie jest jakiś tam rewelacyjny, bo mimo że to jest max, bo grubszego z tej okładziny nie kupicie, no to on oczywiście nie jest najgrubszy, jakie możecie stosować w innych okładzinach. No i jeszcze ten podkład, bardzo ważna informacja, że o ile może tutaj będziecie widzieli, że on jest ten podkład taki, powiedzmy sobie, odrobinę porowaty. Nie jest najbardziej porowaty. Bardziej porowaty jest przykładowo w okładzinach Gevo, Hape, KR Pro, które testowałem, był taki naprawdę mocno porowaty, no i wtedy wiecie, to też wpływa na tą elastyczność, natomiast tu jest taki, powiedzmy sobie, średnio porowaty, no i ten podkład czarny, jak nazywają go Carbo, ma swoją tą zaletę, że bardzo łatwo się go klei do deski. Powiem Wam, że różne podkłady i różne okładziny już kleiłem do desek ponad setkę grubo, no to powiem Wam, że ta naprawdę bardzo fajnie, szybko przylega. Po prostu, o ile zawsze tego samego kleju używam, takiego co najłatwiej go zdjąć, czyli tego Gianta, no to oczywiście klej zawsze używam kauczukowy, no to powiem Wam, że jak w innych okładzinach to trzeba dobrze walcować, żeby to wszystko trzymało równo fajnie, no to tutaj praktycznie posmarujecie, klepniecie i to fajnie od razu przywarło. To było takie dziwne, pozytywne zaskoczenie, że mało się zdarza kiedy, że naprawdę fajnie przywiera, ale z tym podkładem naprawdę fajnie przy kleju kauczukowym to szybko, ładnie, gładko przywiera do dechy i mocno się trzyma, nie ma z tym problemu. No i szybkość tej okładziny producent ocenia ją na 14, ale oczywiście nie napisał 14 na ile, podejrzewam, że na 15. No i szybkość tej okładziny, o ile producent ocenia na 14, bo to jest okładzina do gry agresywnej, czyli dla ofensywnych zawodników, to powiem Wam, że co do szybkości takiej odbicia piłki, to ona nie jest za szybka. Jeżeli miałbym ocenić względem tych okładzin, jakie zawsze testuję inny sprzęt, czyli po prostu na innej desce, gdzie wykonuję zawsze testy, a plus tamta jedna strona czarna tej okładziny i jedna moja, czyli Elki Pro, no to powiem Wam, że szybkość tej okładziny, mimo że 14, ja myślę, że na 15, czyli ona jest agresywna, taka off plus, według producenta, to powiem Wam, że ona taka szybka to ona nie jest. Mianowicie chodzi tutaj o to, że o ile tamtą Gevo Hape Pro używam L47,5 i tam jak upuszczam tą piłkę, czy jak ją odbijam, to parabola lotuje, nie, że jest taka podniesiona, to bardzo szybka, to w tej okładzinie taka szybka ona wcale nie jest. Ma to swoje plusy i być może minusy, ale do tego jeszcze przejdziemy. W każdym razie okładzina nie jest najszybsza. Jeżeli miałbym w skali od 1 do 10 ocenić szybkość tej okładziny, to o ile te Gevo, które zawsze jest jedną stroną testową u mnie na jednej desce, czyli Gevo, Balsa Carbon i tak dalej, no to praktycznie muszę powiedzieć, że tamta Gevo ma takie 9,5 na 10 szybkości, natomiast ta ma, myślę, że takie 7-9,
8,2 szybkości na 10, czyli no sporo tej szybkości mniej, ponad tam powiedzmy sobie 1/10 punktu szybkości na pewno ma mniej niż tamta. Ale do tego szybkości i co tutaj zyskujecie, że jednak ta szybkość trochę spadła oraz i zachowanie tej układziny, jakie jest faktyczne, to jeszcze do tego wrócimy, bo to jest dosyć istotne i dosyć bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o spina, czyli nadawanie rotacji piłce, jaką możecie osiągnąć za sprawą tej układziny, to też jest taka ciekawostka, producent ją ocenił na 13,5. Aczkolwiek powiem Wam, że to też jak mocnego spina będziecie mogli nadać piłce, będzie zależało od tego, jak po prostu jest też miękka ta okładzina oraz oczywiście Waszych umiejętności, jak szybko potraficie wykonać ten ruch i dobrze go wykonać, dlatego że im szybsza okładzina, no to tym krótszy kontakt z piłką macie, nie? I musicie po prostu szybciej wykonać i bardziej precyzyjnie ten ruch, żeby to po prostu miało jakieś dużą rotację. Natomiast jak macie mniejsze umiejętności i więcej byście teoretycznie popełniali błędów, to oczywiście wybieracie sobie wtedy większe układziny, no i tę rotację dużo łatwiej Wam nagrać jest, dlatego że ta piłka bardziej się zagłębi w tą układzinę i szybciej tą rotację sobie na nią wrzucicie. Będziecie też mieli wtedy większą kontrolę. No i co do tej rotacji, to muszę Wam powiedzieć 13,5, ja myślę, że dalej tak samo, ta sama skala będzie, czyli do 15. I czy to jest dużo? Na pewno grałem bardziej rotacyjnymi okładzinami. Także i te Gewo, to nie jest film promujący Gewo, absolutnie, bo do tego przejdziemy, co ta okładzina Wam daje innego, czego Gewo znowu dać nie może. Natomiast ta Gewo jest trochę szybsze oraz na pewno ma większą rotację, bo jak sobie rzucicie piłkę i odbijecie, no to w tamtej Gewo, jak jeszcze możecie wrócić do tamtego filmu kiedyś, no to one miało większe te odbicie, natomiast w tej okładzinie, ale w tej wyciętej, nie w tej, co mam tutaj naklejoną, no to powiem Wam, że jest mniejsza ta rotacja. Dźwięk będziecie słyszeli taki. Aczkolwiek ten dźwięk to wynika też z tej deski Multi-Layer C, o której mówiłem, ale mniej więcej dźwięk tej okładziny też tutaj się dokłada do dźwięku, jaki wydaje taka rakietka. No i okładzina, ta rotacja. Ten pokaz rotacji, który tutaj wykonałem, jest taki dosyć głupi. Wszyscy tenisiści, powiedzmy, co go testują, jakąś okładzinę wykonują. To jest oczywiście guzikowy taki pokaz, czy jeszcze głupszy pokaz, w których ja się śmieję, testują jakąś okładzinę i odbijają sobie na stole. I to zobaczcie sobie, ci co robią takie testy, większość kanałów o tenisie stołowym, to jak sobie odbija tak przy stole, pokazuje, jak ta okładzina się zachowuje, to obejrzyjcie sobie, to taka tam, wiecie, zmianka śmieszna, to obejrzyjcie sobie dowolny film z dowolnej gładkiej okładziny, jakiej oni oglądają, jakiej oni testują, to będzie tak samo wyglądało, że tak samo go odbijają. Z dowolnego czopa, jakiego będą testowali, jeżeli obejrzycie dowolny film, jaki będą oni testowali czopa, to też będzie dowolnie wyglądał taki sam z dowolnej okładziny. Wiecie, to takie najgłupsze, ja się prześmiewam zawsze z nich, że oni pokazują, jak sobie odbijają piłkę, mimo że mogą ten sam filmik wstawiać do każdej okładziny, bo to zawsze wygląda praktycznie identycznie. Liczą się to, jakie po prostu odczucia się ma z takim sprzętem, czyli po prostu po co to pokazywać, bo to jest bez sensu i tak to zawsze wygląda tak samo. No i z tym spinem, powiem Wam, że ten spin nie jest za duży, aczkolwiek jest duży. Praktycznie jakbyście sobie każdą okładzinę ofensywną wybierali, to ten spin oczywiście jest na bardzo wysokim poziomie względem tych, które nie są ofensywnie. I na tej okładzinie naprawdę możecie dać spina, aczkolwiek ten spin, dlaczego pokazałem ten test? Oczywiście ja robiłem jakiś mega podcięć, żeby ta piłka odskakiwała, ale by odskakiwała, bo okładzina jest mocno rotacyjna, aczkolwiek nie jest jakoś niesamowicie rotacyjna mocno, ale można by ją porównać, na przykład do Sauer, Troger, Secret, Flow, Chop, na przykład do tamtej okładziny, bo bardzo podobną jakość nadawania spina ma ta okładzina, aczkolwiek inne parametry już są zupełnie tutaj inne. I to jest właśnie głupie w teście, bo jak sobie podrzucimy piłkę, ją podetniemy i będziemy czekali, aż ona odskoczy, no to powiem Wam, że
Tej gładziny tak nie sprawdzimy w ten sposób, dlatego że inaczej się to, powiedzmy sobie, zachowuje w niej, jak będziecie grali już i wtedy ta piłka mocniej się zagłębi. No bo tutaj jakie ma praktycznie żadnej siły kinetycznej, która ją wgniecie w tą okładzinę mieć. Nie będziecie na takim teście, że sobie lekko porzucicie piłkę, ona sobie opadnie i gdzieś tam ma odskoczyć. To jest taka, powiedzmy, wierzchnia warstwa, im bardziej jest klejiwa, ciągliwa, no to wtedy ta piłka mocniej odskakuje. Natomiast jakbyście mieli okładzinę, która musi zagłębić tą piłkę, żeby ją mocno dopalić, powiedzmy sobie topspinowo, no to wtedy nic takiej test by nie pokazał. Ale to jest najprostszy test, który każdy powinien wykonywać, jeżeli testuje okładziny, a wykonuję go tylko ja, czy nie? W każdym razie kładziecie sobie piłeczkę na rakietkę, a w zasadzie na tą okładzinę, i dociskacie ją ciężarem własnej dłoni. Nie trzeba niczego więcej, żadnych podrzutków ani takiego. Kładziecie sobie piłeczkę na okładzinę, dociskacie ciężarem własnej dłoni i próbujecie tą, powiedzmy sobie, piłkę przeciągnąć w którymkolwiek kierunku. Jak sobie tej piłki nie przyciągniecie, to znaczy, że ta okładzina naprawdę może przywalić bardzo, bardzo mocnego topspina. W zasadzie topspina jak topspina, ale bardzo mocną rotację możecie z niej po prostu przyfasolić. Możecie zmniejszyć trochę docisk i znowu pociągnąć tą piłkę. I to jest właśnie bardzo istotne, jak teraz widzicie takie boksowanie tej piłki. Ta piłka się nie przesuwa, ona stoi w miejscu i stoi w tym samym punkcie tej okładziny, w którym ją położyłem, ale to jest bardzo istotne i inni testerzy tego nie robią, a to jest mega istotne. Dlatego, że jak ta piłka jest położona w tym jednym miejscu, i ona w tym jednym miejscu dalej leży, ale widzicie, że trochę w bok się rusza, to ona nie ślizga się po tej okładzinie, przynajmniej w tym przypadku, tylko bierze tą warstwę gumy, przeciąga za sobą. Po prostu ciągnie tą warstwę gumy trochę w lewo, trochę w prawo, bo ta guma się tak uelastycznia. I to jest właśnie bardzo istotne podczas tego, jak będziecie grali i ta piłka będzie miała większą siłę kinetyczną i wy uderzycie właśnie tą okładziną, tą piłkę, to wtedy właśnie zadziała ten element, który teraz testowaliśmy tak naprawdę. Czyli ta piłka się zagłębi w tą okładzinę i dopiero dostanie tego dopalacza spinowego, który będzie miał mniej. No i jeżeli ja bym miał ocenić ten Sunway Target Pro 40+ Europę w skali od 1 do 10, jeżeli chodzi o spina samego, to powiem Wam, że spin nie jest największy, jaki ja widziałem, aczkolwiek będzie to miało też swoje znaczenie w tym, jak ta piłka się zachowuje. I chodzi, jeżeli w skali od 1 do 10 mam ocenić spina, to ja bym spokojnie jej dał takiego 9 na 10. 9 na 10 bardzo wysoki spin, ale przy grze agresywnej. Jeżeli będziecie sobie na przykład blokowali, tam próbowali aktywnie blokować, albo na przykład jakiś lekki, maszysty ruch robili, ale taki, wiecie, nie za dużo dopalający, no to wtedy ten topspin będzie taki, będzie, ale nie będzie taki zabójczy, jak w niektórych okładzinach, których lekko pstrykacie i mocno już ją boksuje. No i właśnie ta rotacja, bo to jest bardzo ciekawy czynnik w tej okładzinie, a mianowicie z tą rotacją jest w ogóle fajna sprawa, że o ile w tym Gevo, co zawsze powtarzam, w swojej tych testowych okładzinach, to o ile tam macie w tej Hey Pro LK 47,5 coś takiego, że nastawicie okładzinę i ta piłka leci, to na ją od razu wystrzeluje, oczywiście z dużą rotacją, bardzo szybko, ale tamta piłka po prostu zawsze dostaje takiej paraboli lotu, nie? Takiego łukiem ku górze. Od razu tylko pstrykacie, od razu leci ku górze i tam oczywiście super szybkie zbicia, super szybkie, agresywne topspiny blisko stołu. Ja gram nawet nie w pierwszej strefie, bardzo często w półstrefie, bo bardzo blisko stołu, aczkolwiek teraz to już trzeba gadać. I Wam muszę powiedzieć, że w przypadku tej okładziny to jest fajne, bo o ile tam dotykacie letko, jak ktoś Wam topspina wystrzeli, oczywiście robicie bloki, możecie go spłaszczyć, tą odbicie piłki, no to powiedzmy sobie przy w miarę takim pasywnym odbiciu, to ta piłka leci wysoko i tam idealnie przeciwnik może Wam ją wylutować. Natomiast w tym przypadku ta parabola lotu nie jest taka przypominająca łuk. Ona jest bardzo kontrolna, ale bardziej spłaszczona. Ona, powiem Wam, że dużo większą kontrolę ma niż właśnie tamte okładziny, o których mówiłem. I nie wynika to, że ma dużo większą kontrolę na tych okładzinach Sunway, czyli Target Pro 40+ Europe. To nie wynika z tego, że ona jest wolniejsza, bo im wolniejsza, tym w teorii macie tylko większą kontrolę nad okładziną.
to powiem Wam, że wynika z tego, jak po prostu jest ona wykonana. Naprawdę, jak ta piłka się już zagłębi w tym i ją już sobie pociągniecie, to jest dużo większa kontrola tej okładziny, gdzie ta piłka poleci, niż na tamtych, które są trochę szybsze, trochę bardziej rotacyjne. I powinno to tam właśnie kompensować trochę ubytek tej jakby kontroli, aczkolwiek tutaj kontrolę zachowaną ma się dużo większą. Okładzina jest odrobinę wolniejsza, odrobinę mniej rotacyjna, ale można na niej zagrać sporo więcej różnych typów zagrań oraz bardziej kontrolnie uderzyć to uderzenie w agresywnej grze. Oczywiście to jest okładzina dla osób grających szczególnie ofensywnie. Właśnie przy takim uderzeniu, gdzie ta piłka się mocniej zagłębi, to powiem Wam, że rotacja jest naprawdę zadziwiająco wysoka. Tak samo kontrola jest, myślę, że dużo większa niż przy tamtych moich typowo testowych okładzinach. No i twardość podkładu. Tutaj producent akurat nie opisuje, w jakim skali stopni on jest, czy 40, czy 45, czy jakieś inne stopnie. On po prostu określa to jako hard, czyli jest po prostu okładzina twarda na twardym podkładzie, czyli do gry maksymalnie ofensywnej, rotacyjnej. No i w tych okładzinach w ogóle target, które są od Sunwaya, to jak będziecie sobie widzieli być może te właśnie czopki, czym oznacza ten target, że one są dosyć mocno wpuszczone, a mianowicie one są długie w ogóle, one są długie, wpuszczone w tę okładzinę, przez co są mocniej wgłębione, jak leci ta piłka, o czym właśnie mówiłem, że to odróżnia tą okładzinę od innych okładzin ofensywnych, że jak ta piłka mocno uderzy w tą okładzinę, to po prostu ona się w nią wgłębia, w tą okładzinę ta piłka. Nawet ona nie musi być jakiejś kolosalnej prędkości, po prostu jak Wy dodacie od siebie tej prędkości, co nie sprawdzicie właśnie na pasywnym uderzeniu, jak będziecie sobie tak podcinali i próbowali zrotować tą piłkę, tylko przy tym jak Wy uderzycie ją od siebie lub przeciwnik już z jakąś siłą kinetyczną leci i ją dodacie, to właśnie ta okładzina wgłębi tą piłkę, te czopki się mocniej zagłębią w ten podkład i oczywiście wtedy ta rotacja będzie naprawdę bardzo wysoka. No i to jest właśnie bardzo istotne i mocno odróżniające te okładziny z klasy target względem innych okładzin ofensywnych, dlatego że przy, powiedzmy sobie, w miarę pasywnej grze ona będzie dawała inny rezultat odbicia, a przy Waszej bardziej aktywnej grze, powiedzmy sobie nastawionej do ataku, do czego ona jest szczególnie przeznaczona, no to ta okładzina będzie dawała jeszcze inne rezultaty. O ile przy innych okładzinach te rezultaty są podobne, to tutaj macie możliwość większej, powiedzmy sobie, palety dokonywanych zagrań dzięki temu, że ta okładzina jakby ma dwa tryby pracy. Pasywny naprawdę trochę inaczej się zachowa, a agresywny bardzo mocny topspin. I ta okładzina faktycznie dopali tą piłkę, że ona mocno przyspieszy po tym zagłębieniu, dlatego że to rozsprężenie, które potem następuje, dodatkowo lekko dopala jeszcze tą piłkę, plus ten oczywiście Wasz ruch. Dlatego też jak sobie rzucicie tak piłkę pasywnie, to ona będzie się lipnie odbijała. Jak widzieliście na pewno nieraz, jak testowałem, to te okładziny mocniej odbijały piłkę. Natomiast jak będziecie już dodawali od siebie ruchu jakiegoś i dodatkowy jakiś element będzie, który powiedzmy zwiększy tą sprężystość, to nagle się okazuje, że to odbicie piłki nie jest takie małe, czyli po prostu jak ktoś Wam mocno wali piłkę, a Wy tam lekko cofniecie rękę, czy spasujecie całkowicie na samym bloku, to możecie ją skrótowo bardzo łatwo puścić piłkę. Natomiast jak dodacie jeszcze coś do siebie, no to bardzo możecie tą piłkę przyspieszyć. Czyli nie tak jak w innych okładzinach, że rzucacie piłkę, ona od razu mocno się odbija, tylko po prostu jak pasywnie zaczynacie grać, no to ona sobie spokojny taki efekt powolnego wygłuszania ma. Natomiast jak dodajecie od siebie tą energię, no to wtedy ona mocno wywala tą piłkę bardzo, mimo że nie ma takiej, powiedzmy sobie, łukowatej paraboli, co jest zaletą, bo nie wystawiacie temu przeciwnikowi wtedy też aż takiej piłki, ale ma bardzo mocne też odbicie. I szczególnie jak się doda właśnie od siebie energii, to te odbicie jest naprawdę wysokie i naprawdę szybkie. Jakbym miał ocenić okładzinę Sunway Target 40+ Europę w skali od 1 do 10, to muszę Wam powiedzieć, że okładzina jest na tyle fajna, że warto sobie ją przetestować. Może nie pasować wszystkim osobom, ale tym, którzy grają w allroundzie taki all++ lub off, naprawdę mocny ofensor, ale taki, wiecie, nie co wszystko zbicia, tylko dodaje dużej rotacji do piłki oraz no, stosuje jakąś taktykę, że czasami musi też obronić trochę piłkę, to powinien być bardzo zadowolony z tej właśnie układziny, dlatego że ona ma właśnie te, powiedzmy sobie, ja to tak nazwałem,
cudzysłowie dwa tryby pracy, czyli gdy gracie bardziej pasywnie, ona potrafi wygłuszać piłkę, przez co możecie ją powiedzmy bliżej trochę ładować stołu w łatwy sposób. Natomiast gdy gracie agresywnie, to ona dopala tą piłkę zarówno spinowo i szybkościowo, przez co nagle wchodzi w ten tryb pracy, powiedzmy sobie zwiększony, bardziej ofensywny. To możecie myśleć, że w wielu okładzinach, no przecież w każdym jest tak. Tak nie jest. Jak sobie wypróbujecie tą okładzinę, to zobaczycie, że w tej tak jest, ale w tych innych tak naprawdę nie jest. Ta okładzina, odczujecie, że ona naprawdę ma dwa tryby różnej pracy, jak będziecie ją wykorzystywali, a przetestowałem już kilkadziesiąt różnych okładzin i żadna nie miała do tej pory, powiedzmy sobie, to ja nazywam, nie? To jest moje prywatne takie nazwanie. Dwa różne tryby pracy. Przy pasywnym zupełnie inne zachowanie, a przy aktywnym zupełnie inne zachowanie, już nastawione na mocny, agresywny atak. I w skalę od 1 do 10, jakbym miał ocenić ten target plus Europę, to powiem Wam wzmiankę, na pewno warto sobie coś takiego sprawić. Nawet kupcie sobie używaną okładzinę tego typu gdzieś tam, wiecie, używaną, ktoś tam za parę złotych, naście czy coś kupicie i możecie sobie przetestować. Na pewno sobie warto przetestować coś takiego, bo to zupełnie otwiera nową paletę możliwości zagrań, o której wcześniej by się nie śniło. Nie śniło, ale naprawdę otwiera nową paletę możliwości zagrań i to dosyć dużą paletę, dlatego warto sobie coś takiego nawet używanego kupić za parę złociszy i przetestować, bo wielu zawodnikom, którzy grają ofensywnie, aczkolwiek jeszcze są na tyle techniczni, że lubią czasami sobie nie wszystko mieć atakować, tylko czasami sobie uspokoić grę albo bardziej taktycznie pojechać, to tą okładziną na pewno więcej się zdziała niż te, które ja mam testowe, bardzo szybkie. No i z mojej strony te od 1 do 10, jakbym miał ocenić tą okładzinę, to powiem Wam, że ja bym ją ocenił też na 9,5. Bardzo fajna okładzina. Tak jak mówię, te dwa tryby pracy są naprawdę fajne. I dodatkowo, że ona naprawdę może bardzo mocno przyspieszyć piłkę oraz nadać jej bardzo dużego topspina, jeżeli zrobicie ten agresywny ruch. Czyli jeżeli dodacie czegoś od siebie lub ją spowolnić, kiedy będziecie brali to bardziej pasywnie. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać więcej na temat tego sprzętu, to zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne. I tylko jeszcze taka zmianka. Ten właśnie Europę, czyli te czopki, które są inaczej skonstruowane, dają Wam te trochę inne możliwości. I to jest warte uwagi i warto sprawdzić sobie nawet na tanich używankach. Dlatego, że po prostu to jest coś ciekawego. I to jest jakiś standard nowy, który jest wprowadzany do tej gry. Warto sobie sprawdzić i samemu wyrobić na nim, na jego temat opinii. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!